Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest Grzegorz Schetyna, były szef Platformy Obywatelskiej, poseł Koalicji Obywatelskiej, były marszałek Sejmu, wicepremier i minister w ważnych resortach, oczywiście były. Dzień dobry pani. Rozmawialiśmy kilka tygodni temu i wtedy zapewniał pan, że donikąd z Platformy się nie wybiera, ale ciągle taka narracja gdzieś jest sprzedawana, czy też wisi w powietrzu, jest przekazywana z ust do ust, że oto Grzegorz Schetyna tutaj tworzy nową partię opartą na bazie niezadowolonych posłów z Platformy plus innych posłów z innych ugrupowań opozycyjnych. Czytałem wypowiedź marszałka Terleckiego w tej sprawie. Już dementowałem ją wielokrotnie. Zresztą w Trójce to powiedział. Tak. Ale co prawda wtedy nie wymienił pana nazwiska, ale pana nazwisko w innym kontekście padało później, tak, jeszcze tak. Dokładnie. Ale no to klasycznie PiS zamiast zajmować się sprawami państwa i ważnymi sprawami, życzy opozycji jak najgorzej i życzy nam, żeby się opozycja podzieliła. Ale to dzieliła. Jest jak najgorzej, jakby jakaś świetna nowa partia. Ja jestem zwolennikiem integracji. Akurat znany jestem z tego, że potrafię i chcę zawsze budować w polityce. Czy kwestia Koalicji Obywatelskiej, Europejskiej, czy Paktu Senackiego. No dobrze, a zbudować coś nowego, no to nie jest wyzwanie. Ja myślę, że dzisiaj najważniejsze jest nie dzielić opozycji, a budować taki scenariusz, w którym można zwyciężyć z PiS. A może to byłby nowy początek? Ważne jest zaufanie i relacje między środowiskami opozycyjnymi, które funkcjonują w parlamencie, opozycji demokratycznej. Z tym nie jest łatwo i nad tym trzeba pracować. I wszystkich tych, którzy źle życzą opozycji, mówię, niech zajmą się swoimi sprawami i problemami. Akurat polityką PiSu niech zajmą się państwem, bo do tego... A kto źle życzy opozycji? Władza źle życzy. No, to jest normalne. A co? A opozycja dobrze władzy życzy? Życzymy im rozwiązywania problemów, ważnych problemów dla Polaków. Dzisiaj te kwestie energetyczne, węglowe, bezpieczeństwa przed zimą, dzisiaj to jest najważniejsze. Więc jak mówią zajmują się opozycją, to mówię, nie zajmujcie się opozycją, tylko Polską. Zaraz do węgla przejdziemy, ale czy panu się podoba dzisiejsza Platforma? To, że jak wszyscy zauważyli, i to nie są to złe języki, że bardziej skręca w lewo niż w ostatnich latach. Każdą partię, w tym wypadku opozycyjną, największą partię opozycyjną, zawsze na nią spogląda się przez pryzmat wyniku wyborczego. Jest pytanie, jaki wynik wyborczy osiągnie Platforma i koalicja, którą udaje się zbudować przed wyborami. I to jest, dzisiaj to pytanie będzie powtarzane, a odpowiedź... No dobrze, ale to nie ma znaczenia, czy to będzie, czy w sprawach etyczno-moralnych, obyczajowych będzie taka, czy inna, to jest bez znaczenia jest, dla pana? Ma znaczenie, ale dzisiaj moim zdaniem najważniejsze jest minimum programowe, które może łączyć. Może połączyć środowisko opozycyjne, partie opozycyjne, żeby pójść razem w wyborach. Jeżeli dzisiaj będziemy pokazywać, jak, czym różnią się partie opozycyjne, to nie zbudujemy porozumienia i zaufania między nimi. Więc ja uważam, że najważniejsze dzisiaj w drugiej kadencji PiSu jest po prostu odsunąć ich od władzy, wygrać wybory. I dzisiaj to jest wyzwanie dla opozycji, dla Platformy Obywatelskiej. Dlatego te A czy pan jest jakoś zaangażowany w taką integrację przedwyborczą opozycji? Pan jako teraz właściwie nie ma szeregowy poseł. No, znam wszystkich liderów i rozmawiam z nimi często i wiem, że to dobrze, wymaga... Ale czy pan ma jakiś głos, który może być decyzyjny, może być sprawczy? No zobaczymy. Czy pan podpowiada coś liderowi, zobaczymy. Który zresztą też namawia? Wszyscy namawiają, tylko chodzi o tę wolę. Chodzi o to, żeby ona się zmaterializowała, zrealizowała. Mamy jeszcze parę miesięcy, żeby to wspólnie zbudować. Jestem optymistą, chociaż to będzie wymagało wielkiego zaangażowania, troski, dobrego pomysłu i pracy. Ale nawet pan Kosiniaka-Kamysza chce przekonać. Tak, bo on jest bardzo na nie. Ale uważam, że jest ważne, bo rozmawialiśmy i pracowaliśmy razem w zeszłej kadencji, budowaliśmy razem koalicję. Środowisko ludowe Polskiego Stronnictwa Ludowego jest ważne. Wszyscy, cała opozycja demokratyczna jest ważna. Tutaj nie można nikogo odłączyć czy odtrącić. I uważam, że największa partia opozycyjna musi to robić. Zresztą przewodniczący powtarza, że chce. Czyli opozycja demokratyczna, to proszę wymienić te podmioty. No to które... ci wszyscy, którzy są dzisiaj w parlamencie, myślę, że oprócz Konfederacji, plus wszystkie środowiska samorządowe, które są dzisiaj na zewnątrz, a przyznają się do opozycji.
Panie pośle, Unia Europejska namawia do przykręcenia krajowych kurków z gazem, tak żeby zużycie spadło o 15%. Na razie to jest taka rekomendacja. Sugestia nawet. A czy sugestia? No, czy powinno to być jakieś ustalenie na poziomie Rady Europejskiej, nie, chociaż to jest poza traktatowe. I poza faktycznym wpływem. Bardziej sugestia, to znaczy pokazująca, że no wszyscy w Unii Europejskiej, wszyscy obywatele, wszystkie rządy muszą dbać o ten energetyczny miks, muszą liczyć się z kosztami, które wynikają z sankcji na Rosję i z brakiem dostępu do surowców energetycznych w Rosji. Ja nie przyjąłem tego jakoś w zły sposób. Uważam, że trzeba mówić o takich sprawach i trzeba je traktować poważnie. Szczególnie, że one nie są jakoś wysublimowane czy trudne do realizacji. To tylko świadczy o tym, że z perspektywy kilku miesięcy wcześniej Komisja Europejska mówi, słuchajcie, musimy oszczędzać energię, bo przyjdą ciężkie czasy dla nas wszystkich, właśnie ze względu na wojnę. Odpowiedzialne władze wiedzą, żeby oszczędzać energię. No, ale w Polsce akurat nie wiedziały, że trzeba przygotować się do wojny. W listopadzie mieli wiedzę o tym, że będzie agresja rosyjska na Ukrainę i nie zrobiono nic, żeby przygotować się do zmiany miksu energetycznego, do założenia tego, że nie będzie węgla rosyjskiego. Myślę, że tak, że służby, które informowały... Wystarczający czas to był, żeby się przygotować. Wie pani, to było kilka miesięcy wcześniej, przed samym wybuchem. Pan mówi o miksie energetycznym, a miks energetyczny to jednak pewnych inwestycji wymaga. No, wymaga dywersyfikacja, ale nie miks energetyczny. Ale mówię o tym, co zostało zaniedbane i zepsute wcześniej. O OZE, o tym, w jaki sposób PiS i większość parlamentarna PiS-owska traktowała OZE. To jest mleko rozlane, ale dzisiaj... Panie pośle, panie, czy to jest poważne, że politycy, pana koledzy, którzy krzyczeli, że natychmiast embargo na gaz z Rosji, dlaczego Polska sprowadza gaz, kiedy Polska podjęła taką decyzję wcześniej niż Unia Europejska i bez tego odroczenia do sierpnia, to teraz płaczą ci sami pana koledzy. Nie, dlaczego tak pochopnie, dlaczego myśmy tak szybko To jest kwestia, embargo? Przede wszystkim kwestia węgla, embarga na węgiel. A ja powiedziałam gaz, znowu się pomyliłem. Ja cały czas myślę o węglu, dlatego szybciej to zrobiła. Wracam do sytuacji z listopada. Przed 24 lutym, kiedy wiadomo było, że będzie agresja i że będą problemy z rosyjskim węglem, nie zrobiono nic. Nie przygotowano się w żaden sposób do tego, czym zastąpić węgiel rosyjski, bo wiadomo było, że będzie embargo, wojna, to jest natychmiastowa... Co powinno być zrobione? Można zastąpić Przygotowanie dzisiaj słyszymy, że jeżeli powołuje się zespół, jeżeli premier Morawiecki zobliguje ministra Sasina, którego skuteczność w rozwiązywaniu problemów jest przysłowiowa już dzisiaj w Polsce. I oni, a tenże Sasin motywuje spółki Skarbu Państwa, żeby szukały węgla na rynkach światowych, no to znaczy, że to jest jakaś amatorszczyzna. No przecież tak się nie zachowuje poważny rząd przygotowany do walki z kryzysem. Ale jak mówiła minister Moskwa, to jest już ponad 6 milionów ton węgla zakontraktowanego. A wcześniej mówiła, że nie będzie żadnych problemów z węglem, bo sytuacja jest pod kontroli. Gdybyśmy cytaty... Że teraz jest problem, Ja tylko podważam takie, ale zakontraktowane to znaczy, gdzie jest? Czy płynie w statkach i w jaki sposób będzie zresztą odebrany? To samo mówił w Trójce wczoraj, że już są zakontraktowane dostawy. Minister Naimski, były minister, nie wiem, czy jak był w Trójce o 18.10 do 18.22, to był to jeszcze minister, czy był już były, ponieważ... No ale na pewno to była jego ostatnia rozmowa jako minister. Tak mi się wydaje. Albo nawet nie jako minister, może jako zdymisjonowanego. Problem polega na tym, że tu rząd ma ogromną odpowiedzialność. Ostatnie ustawy pokazują, że sobie kompletnie z tym nie radzą, że są pogrążeni w chaosie. Przygotowują ustawę, podpisuje ją prezydent, który za chwilę jedzie na wakacje i ta ustawa okazuje się, że nie działa, że trzeba pisać inne prawo. No to świadczy o tym, że są nieprzygotowani do rozwiązywania poważnych problemów. Koalicja Obywatelska poprze ten dodatek węglowy, te 3000? My poprzemy każdą sytuację, która będzie pomagać polskim rodzinom, tylko musimy mieć gwarancję, że tak się stanie, że rzeczywiście te pieniądze trafią
że ludzie będą mogli kupić węgiel, bo to jest najważniejsze. Ile ten węgiel będzie kosztował, w jaki sposób dotrze do Polski, kiedy będzie do dyspozycji nabywców, klientów. No nie, ale, o tym wszystkim ale będziemy głosowanie mówić. Będzie, ale głosowanie będzie jutro. No to do tej pory... Dzisiaj jeszcze komisja, poprawki zostały odrzucone. Dzisiaj będziemy decydować o tym. A co było w poprawkach? No, chodziło to o rozszerzenie tej... o rozszerzenie dopłaty no, także poza węgiel. Klasyczny węgiel. Mhm. No ale to chyba też pelet i ekogroszek. Pelet i ekogroszek, ale zostało odrzucone te ale poprawki. Ale 85% węgla, jeżeli w pelecie jest, to obejmuje. Jako wnioski mniejszości będziemy zgłaszać te poprawki. Ja chcemy pomóc, tylko w tej sprawie akurat naprawdę ja jestem zwolennikiem poważnej debaty i to nie jest kwestia tylko rządu, ale opozycja powinna być włączona do rozwiązywania tych problemów i oczekuje więcej otwartości ze strony rządzącej. No dobrze, no to jaka jest wasza propozycja na teraz? I nie mówię o tym, żeby krytykować, co było niezrobione, co zostało zrobione na później, no ale mamy problem. Ale musi być, jak rozwiązać? No, ale, panie pośle. Dostarczyć, kupić węgiel i go dostarczyć, tylko nie ma żadnej gwarancji. Nie można powiedzieć, pani redaktor, że nic się nie stało, że jesteśmy tylko tak, tu ale... i teraz. Miesiące zostały zmarnowane. To nie ma tak, znaczy to nie jest dobrze. Kupić węgiel, i dostarczyć. No a rząd mówi, że kupuje węgiel i dostarczy. Ale nie ma gwarancji, ale żadnej gwarancji nie dają na to, że ten węgiel będzie. Ja po prostu nie mam zaufania. A jakie gwarancje dała opozycja? No, tak. Nie, no ja pytam poważnie. W listopadzie podjęlibyśmy decyzję o zakupie, jest. Ale ja mówię o listopadzie zeszłego roku. No dobrze, o tym, że dobra. Takie decyzje podejmuje się... Teraz władza wam spada z nieba. I co robicie? Nie, nic nie spada z nieba. No wiem, ale Polacy muszą wiedzieć, kto doprowadził do tej sytuacji. Doprowadził rząd PiS-u, bo jest nieodpowiedzialny, niezorganizowany i popełnia błędy. I dlatego musimy to nazwać. Po nazwaniu tego i opisaniu pomówimy bardzo prosto i wyraźnie. Jesteśmy otwarci, poprzemy każdą ustawę, która da te gwarancje, ale to rząd ma być sprawcą. To rząd podejmuje decyzję, a nie opozycja. Proszę na opozycję nie składać odpowiedzialności za to, nie, że nie ja ma tylko pytam, węgla pytam, w składach. Ja pytam o propozycję. Co by opozycja zrobiła, będąc w takiej sytuacji? Wiem, nie byłaby, pan już mówi, że tak, już nie byłoby takiej myślała. Sytuacji, ale rozumie pani, nie zniszczylibyśmy OZE, zakupilibyśmy węgiel, jeżeli mielibyśmy wiedzę, że rozpoczną się działania wojenne w lutym na Ukrainie. Przygotowalibyśmy jeszcze większe zasoby gazu. To są oczywiste zadania dla każdego rządu, który przewiduje zagrożenia. A teraz może pan skomentować dymisję Piotra Naimskiego, która była bardzo zaskakująca. Jak pan ją rozumie? Nie rozumiem jej i nie znam jej powodów i przyczyn. Uważam, że opinia publiczna powinna się dowiedzieć. Czy to jest kwestia... Wszystko blokuje. Wszystko blokuje i nie można się z nim porozumieć. To jest tak jego opis, jego tweet. Natomiast ja bym chciał wiedzieć, czy rzecz dotyczy różnicy zdań, jeśli chodzi o przyszłość atomową w wielkości elektrowni, czy inwestycji w elektrownie atomowe, czy one mają być duże, czy te wielkie, czy mniejsze, zdywersyfikowane, czy też chodzi o połączenie Lotosu z Orlen, czy wchłonięcie Lotosu przez Orlen. Znaczy chciałbym wiedzieć i będziemy oczekiwać też na poziomie parlamentu i komisji sejmowych pełnej informacji w tej sprawie. To na zakończenie, czy zgadza się pan z radykalizmem Donalda Tuska, który w ten, a nie inny sposób wypowiada się o usuwaniu Adama Glapińskiego z NBP-u, ze stołka, że tak powiem, prezesa tej instytucji. Mówi o wyprowadzaniu gościa. Mówi o legalności tej kadencji, która się teraz rozpoczęła, kadencji Adama Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego. Czyli mówiliśmy... państwo nie ufają na przykład profesorowi Ryszardowi Piotrowskiemu i całemu szeregowi konstytucjonalistów. Uważamy, że ta kadencja, mówiliśmy zresztą o tym w debacie sejmowej i apelowaliśmy do prezydenta, żeby nie zgłaszał tej kandydatury. Tak, ale na jakiej podstawie państwo tak uważają, jeżeli konstytucjonaliści... Ale to są różne opinie. Będziemy wracać do tego... z wygranych przez opozycję w wyborach. Adam Glapiński jest odpowiedzialny za drożyznę i inflację. I wszyscy o tym wiedzą. I musi za to ponieść polityczną odpowiedzialność. Nie, to jest ta sprawa. Ale to jest ta sprawa, nie, bo konstytucja, sprawa. Konstytucja zapisuje w jego obowiązkach właśnie to, że ma dbać o polskiego złotego. Nie dba o polskiego złotego i za to ale ponieść to odpowiedzialność. To nie jest nielegalna kadencja. To nie z tego wynika. To jest pani zdanie i części konstytucjonalistów. A my uważamy, że jest bezprawna i będziemy o tym rozmawiać. Dziękuję bardzo. Grzegorz Schetyna, Platforma Obywatelska, Dziękuję. Koalicja Obywatelska.
Zap.